Jeśli tych napadów jest bardzo dużo, kilka w tygodniu, to oczywiście chora musi być chory, czy chora, bo częściej, musi być zabezpieczony na wypadek napadu, na lek, który jest u niego skuteczny, ale wtedy raczej namawiamy pacjenta na leczenie przewlekłe, które ma na celu zmniejszenie liczby napadów, a przez to poprawienie jakości życia. I tutaj znów tych grup leków mamy całe mnóstwo. Zaczynając od trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Jeśli te z różnych powodów nie mogą być przyjmowane, to są selektywne leki wychwytu zwrotnego serotoniny. Są leki z grupy beta-blokerów. Najczęściej stosowane na przykład na terenie Stanów Zjednoczonych, bo skuteczne, a najtańsze. U nas jest to rzadko stosowana grupa leków. Blokery kanału wapniowego. Skuteczniejszy chyba w migrenie Hortona, czyli w takim specjalnym rodzaju migreny, który występuje u mężczyzn i dotyczy zwłaszcza okolicy gałki ocznej, bardzo silny ból, tak zwana migrena Hortona, czy klasterowy ból głow. Jest szeroka bardzo grupa leków przeciwdrgawkowych, zwłaszcza kwas walproinowy, Topamax, gabapentyna, czyli to jest szereg leków z grupy przeciwdrgawkowych, które mają wysoką skuteczność w przewlekłej terapii. Jest pizotifen, jest ergotamina, czyli tych grup leków jest bardzo dużo. Bardzo skuteczne są nowe neuroleptyki z grupy pizotifenu, olanzapiny, rispoleptu, czyli tych grup leków jest bardzo wiele. Natomiast rolą lekarza jest dobranie dla danego konkretnego pacjenta najbardziej optymalnej terapii, która jest u niego skuteczna i nie powoduje objawów niepożądanych. Niestety większość leków na migrenę powoduje nadmierny apetyt i przybytek wagi. I to jest ich olbrzymia wada, czyli niestety pacjenta w terapii przewlekłej musimy uprzedzić, że jeśli niekontrolowanie zwiększy ilość spożywanych posiłków, to może złapać nadmiar kilogramów. Jedynym wyjątkiem jest grupa Topamaxu, która odwrotnie hamuje łaknienie. Czyli na przykład przez kobiety w średnim wieku jest bardzo lubiana, bo zmniejszając łaknienie również poprawia nastrój przez to, że się chudnie. Ale to z kolei doprowadziło do takiej sytuacji, że w Stanach był ten lek nadużywany właśnie w tym celu, żeby zmniejszyć łaknienie. Czyli nie ma leku idealnego, bo gdyby był jeden idealny, to byśmy stosowali tylko ten i żadnych innych metod leczenia więcej. Natomiast trzeba po prostu dobrać najbardziej optymalne, skuteczne leczenie i takie, które nie stanowi ryzyka rozwoju działań niepożądanych.